Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję organizatorom za to, że jest mi dane się z Państwem spotkać i podzielić elementami, wynikami prac dotyczących połączenia dwóch światów. Świata energii i świata finansów, świata bankowego. Bardzo dziękuję również za to, że była nam dana szansa na to, żeby wspólnie w tym zespole autorskim, który w tej chwili Państwo widzicie, móc się nad tą tematyką pochylić. Pani Joanna Wróbel jest dzisiaj ze mną na sali, natomiast kolega niestety z przyczyn zawodowych nie mógł do nas dołączyć. Ja chciałem Państwa zaprosić w taką 20-minutową podróż do świata energii, do świata naszego, z którego się wywodzimy, z którym funkcjonujemy na co dzień. To będzie kilkupunktowa podróż. Najpierw taka krótka informacja, dlaczego łączymy te dwa światy. A następnie przejdziemy do tej ciemniejszej strony życia, gdzie mam nadzieję, niestety trochę Państwa postraszę, a potem to światełko nadziei przedstawię, pokażę. Dlaczego warto łączyć energię elektryczną, ogólnie media energetyczne z innymi bliższymi nam na co dzień, myślę, elementami, w tym kwestią związaną z produkcją żywności? Tu jest odpowiedź na to pytanie, na tym jednym prostym slajdzie, mianowicie aż 30% całkowitego zużycia energii elektrycznej w tej czy w innej postaci trafia do nas w postaci produktów spożywczych. 44% z tego wszystkiego to sektor przetwórczy, te pozostałe w tych udziałach, które Państwo widzicie. W mojej ocenie ten jeden slajd tłumaczy, dlaczego tą tematyką się warto zajmować. To, z czym się aktualnie borykamy i myślę, że wszyscy tą sytuację doskonale widzimy, obserwujemy, uczestniczymy, martwimy się tym, to niepewność związana z cenami energii, z brakiem paliw, gazu, z tym wszystkim, co może za chwilę się wydarzyć. Ja bym chciał Państwa uwrażliwić, że ta tematyka oczywiście nas dotyka i boli, ale z tej problematyki może wyniknąć coś dobrego, coś pożytecznego. Najpierw ta niestety ciemniejsza strona życia. Gdybyśmy sobie zadali pytanie, co na naszych fakturach za energię elektryczną widzimy, to na najbliższych dwóch, trzech slajdach będzie odpowiedź na to pytanie i pokazanie, że to nie jest takie trywialne i proste. 876 zł to jest cena netto za energię elektryczną w gospodarstwie domowym, taka skumulowana razem z usługą dystrybucji. Tyle płacimy jednostkowo za megawattogodzinę zużytej energii elektrycznej. To jest koszt, który oczywiście się dzieli na dwa elementy, na energię jako towar, na logistykę związaną z dostawą tego towaru. No i teraz, gdyby się przyjrzeć tym komponentom, to mniej więcej kiedyś się to dzieliło po połowie. W tej chwili ta część dotycząca towaru, jaką jest energia, dominuje. Mamy tu 508 zł dla gospodarstwa domowego, ta pozostała część to dystrybucja. Jesteśmy w tej chwili objęci tarczą, jedną z miliona tarcz, mniej lub bardziej skutecznych, która to tarcza gwarantuje nam niższą stawkę opodatkowania do końca tego roku. Później zakładam, że wrócimy do stanu normalnego, czyli 23% pojawi się nam VAT-u. Natomiast nas bardziej interesuje te 508 zł. To oczywiście znowuż można rozbić na dwa komponenty zgodnie ze sztuką, z cennikami, z taryfami, które nas odbiorców dotyczą. 446 zł to jest opłata zmienna, która faktycznie zawiera ten komponent energii jako towaru. Przy czym w tej pozycji mamy oczywiście również certyfikację energii, czyli taki specyficzny rodzaj parapodatku. Mamy również kilka w opłatach dystrybucyjnych ukrytych elementów kosztowych, które mają dokonać, czy też wesprzeć transformację sektora. O tym jeszcze za chwilę. No i teraz pytanie można sobie zadać, czy te 396 zł, te 400 zł, po których w tej chwili nasz sprzedawca sprzedaje nam energię elektryczną, czy to jest poziom rynkowy, czy nie? Myślę, że każdy z nas powie, że płaci za dużo i chciałby płacić mniej, ale jakbyśmy weszli w buty naszego sprzedawcy energii elektrycznej, to się okazuje zupełnie co innego. To jest profil zużycia w gospodarstwie domowym. To jest profil zużycia w moim gospodarstwie domowym. Nie wiem, czy jest taki super typowy, ale zakładam, że tak. Teraz nasz sprzedawca taką energię w takim przedziwnym kształcie musi zabezpieczyć swoim odbiorcom. Robi to w dwóch krokach. Pierwszy krok to zabezpieczenie na tak zwanym rynku terminowym tych przewidywalnych, stałych elementów i to się robi w modelu kontraktacji kupuję dzisiaj na
przyszły miesiąc, kupuję dzisiaj na przyszły rok. Te wszystkie pozostałe elementy, które tu widzimy w postaci tych czerwonych szpilek, to jest rynek bieżący, bo wiadomo, czy ja włączę czajnik o 12 czy o 12.15, tego dzisiaj nie wiem. Mój sprzedawca też nie wie, więc te wszystkie elementy musi dokupować na bieżąco. No i co się okazuje? Ten slajd aktualizowałem 29 listopada. Wówczas cena tych typowych produktów rynku terminowego wynosiła dla produktu pasmowego 1362 zł. Dzisiaj, dwa dni później, patrzyłem 1430 zł. To jest ten pierwszy element ze zmienności, o której pani prezes mówiła. O elastyczności i odwadze jeszcze będzie. Te pozostałe elementy dotyczące rynku bieżącego, spot, tak zwany rynek bieżący, no, też są obarczone pewnym ryzykiem, pewną niepewnością. To są elementy, które na ten moment są wyceniane w okolicach 1000 zł za megawattogodzinę. I teraz gdybyśmy zważyli te dwa działania handlowe, czyli rynek terminowy i bieżący, to mniej więcej 1200 zł kosztuje megawattogodzina energii, którą nasz sprzedawca dostarczy nam odbiorcom w przyszłym roku. I teraz jaka jest różnica, to widać, między tym, co w tej chwili jest w naszych fakturach, a tym, co będzie od 1 stycznia, albo co powinno być, gdyby nie tarcze. Czy one będą skuteczne, czy nie, to mamy naprawdę kilka różnych perspektyw. Perspektywa nasza odbiorców jest idealna, perspektywa spółek obrotu już niekoniecznie. Można sobie zadać pytanie, czy to tylko ten problem wysokich cen dotyczy nas, gospodarstw domowych, i tu jest odpowiedź na to pytanie. W przedsiębiorstwach jest jeszcze gorzej. Takie najbardziej typowe grupy taryfowe C11, C21. Tych odbiorców w Polsce mamy w okolicach 1 800 000 mniej więcej, spośród 18 milionów wszystkich odbiorców, jakich mamy. 2500 zł, 2300 blisko 60 zł netto. Taka jest cena energii elektrycznej. Czy to dużo, czy nie, to każdy sobie, myślę, na to pytanie odpowie samodzielnie. Co się dzieje, jaka jest przyczyna, że te ceny są takie wysokie? Mamy kilka elementów na to wpływających. Po pierwsze, cały czas mamy sektor wytwarzania oparty na węglu. W ubiegłym roku to wytwarzanie to było mniej więcej 78% z węgla kamiennego, z węgla brunatnego. W związku z tym ceny węgla automatycznie rzutują na wypadkową na cenę energii elektrycznej. Po lewej stronie jest slajd taki benchmarkowy, po ile jest węgiel kamienny w portach ARA, czyli Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia. I to jest cena, która, jak widzicie państwo, na szczęście maleje. Są wahania, ale jesteśmy w trendzie, można powiedzieć, ogólnie spadkowym, pomijając te ostatni tydzień, gdzie było odbicie. Natomiast po prawej stronie mamy węgiel w Polsce. I o ile jeszcze w zeszłym roku węgiel kosztował 15 zł za gigajoule, to jest taka miara używana przez analityków, to o tyle dzisiaj kosztuje 30 zł za gigajoule, a za chwilę będzie kosztować 60, bo po tyle węgiel importujemy. Jest to driver na to, że cena energii niestety będzie wzrastać. Drugi element, rynek uprawnień do emisji CO2. Bardzo sławny, na pewno państwo pamiętacie taką akcję billboardową z żarówkami kolorowymi. 81 euro za tonę uprawnień do emisji CO2. I teraz te pieniądze oczywiście nie giną w przyrodzie. W przyrodzie nic nie ginie. Te pieniądze trafiają do budżetu państwa. W perspektywie ostatnich kilku lat, kilkunastu można nawet, od 2013 roku do końca ubiegłego, 60 miliardów złotych wpłynęło do budżetu naszego państwa z tytułu aukcji na sprzedaż uprawnień do emisji CO2. Czy te pieniądze zostały wykorzystane na to, żeby jakiekolwiek źródło wytwórcze powstało w systemie? Można sobie takie pytanie zadać. Po prawej stronie jest odpowiedź, ale niestety hipotetyczna, bo nie powstało nic na morzu. To, co powstaje, to są działania inwestorów prywatnych. Farmy lądowe, wiatrowe mogłyby powstawać, gdyby nie legislacja, która temu nie sprzyja. Źródeł fotowoltaicznych, systemowych też nie ma. To, co się buduje, jest realizowane przez inwestorów prywatnych zupełnie z innych środków. Te 60 miliardów złotych poszło na inne cele. Trzeci, ostatni element to niestety zły stan sektora elektroenergetycznego. Średnio 1 megawatt w mocy w źródłach dominujących węglowych to jest 30 lat i powyżej. Jak budować w związku z tym w sposób trwały energetykę na takich starych źródłach? Mało tego, po lewej stronie wykres pokazujący, że średnie zapotrzebowanie na moc i maksymalne zapotrzebowanie na moc są w trendzie wzrostowym.
przy starzejącym się parku wytwórczym i przy braku elastyczności, bo w tej chwili jest problem z gazem, a źródła gazowe są tym elementem elastycznym i to jest odwołanie do puenty pani prezes, mamy poważny problem. W związku z tym transformacja jest niezbędna i przyspieszenie transformacji jest niezbędne. Teraz chciałbym się odwołać do puenty pani Alicji, która mówiła o tym, że się historia może niekoniecznie powtórzyć, że będzie drożej, a niekoniecznie taniej, jeśli dobrze zrozumiałem tą puentę. Zbieram książki. To jest rocznik statystyczny sprzed blisko 100 lat. W tym roczniku statystycznym, jak widzimy, cena energii elektrycznej w 1925 roku u odbiorców prywatnych to było 500 zł. To, co przed chwilą Państwu pokazywałem, 506 zł. Mamy ten sam poziom po 100 latach. Więc gdyby teraz ktoś zadał mi pytanie, jakby nie za 100 lat, to powiem, że 500 zł. Pewnie się nie pomylę. Nikt mnie na całe szczęście nie zweryfikuje po tych 100 latach, bo chyba że moje wnuki. To oczywiście w kategorii żartu, bo tak naprawdę ta perspektywa prognozowania, projekcji jest dość trudna. Pod koniec ubiegłego roku miałem przyjemność robić takie, współtworzyć ścieżki długoterminowe dla jednego z prywatnych koncernów. Tu jest ilustracja tych ścieżek. Cel był jeden. Czy w 2050 roku jest szansa na to, żeby uzyskać system zeroemisyjny? A jeśli tak, to w jaki sposób? I co w związku z tym produktem będzie, jeśli chodzi o cenę? I tu jest ilustracja kilku scenariuszy na górnym wykresie. Widać wyraźnie, że idziemy w kierunku spadkowym, jeśli chodzi o ceny. To jest tylko połowa prawdy niestety, bo do tych elementów należy, jeszcze do tego za chwilę nawiążę, dołożyć komponenty związane z kosztem transformacji, czyli z przebudową źródeł wytwórczych, z przebudową systemu. Tego tutaj nie ma. Tu jest koszt samej energii jako towaru. I musimy też mieć świadomość, że była mowa o edukacji, potrójnej edukacji. To jest ten dolny wykres. Ja byłem uczony jako dziecko, że pierzemy, prasujemy wtedy, kiedy energia jest tania. Tania jest wieczorem. Ja swoje dzieci teraz będę już uczył, że pierzemy, prasujemy wtedy, kiedy energia stania, czyli o 12-13 w południe, bo system transformuje i w tych godzinach te działania trzeba będzie realizować. Zmiany obserwujemy. Pytanie, czy to już jest ten szczyt tych zmian, czy jeszcze nie, czy coś jeszcze będzie przed nami. Wszystkie zmiany wymagają finansowania. System oczywiście ma w tej chwili zaszytych kilka mechanizmów, one są na slajdzie. To są jednak mechanizmy, które po pierwsze są dedykowane, po drugie nie wspierają wszystkich zainteresowanych i nie dają takiego wymiaru finansowego, jaki jest niezbędny. W ramach tych analiz, tych ścieżek cenowych dokonaliśmy takiej próby oszacowania nakładów inwestycyjnych. Do 2030 roku jest potrzebnych 187 miliardów złotych na to, żeby zmodernizować sam sektor wytwórczy. W perspektywie roku 50 to jest 900 miliardów złotych. To jest połowa prawdy, bo druga część to jest infrastruktura dystrybucyjna sieciowa. I tu mamy dwa scenariusze. Ten, który wpisuje się w politykę energetyczną Polski, wymaga do 2030 roku 128 miliardów złotych. To jest finansowanie, które jest niezbędne w tym horyzoncie czasowym i ktoś to finansowanie musi zapewnić. Zapewni je pewnie częściowo Unia Europejska, bo programy są w jakiś sposób, oczywiście po odblokowaniu środków będą dostępne, ale to nie jest wystarczające, więc różnego rodzaju linie kredytowe i wsparcie tych, którzy chcą się tą tematyką zająć, no, będzie niezbędne. Co na szczęście obserwujemy? Nie budowę tej centralnej energetyki z tych wirtualnych 60 miliardów, których nie ma, tylko obserwujemy ruchy oddolne. Te ruchy się wpisują oczywiście w politykę energetyczną państwa, która nakreśla pewne ścieżki. Mieliśmy do 2030 roku mieć 1 000 000 prosumentów. W marcu tego roku mieliśmy już 1 000 000 prosumentów. Na dzień dzisiejszy mamy mniej więcej 1 200 000 prosumentów. Ten cel został zrealizowany. Mamy nakreślone cele dotyczące budowy niezależności energetycznej obszarów. I tu jest jeden element, który może być takim remedium na te wysokie ceny i na potrzeby dokonywania zmian, mianowicie utworzenie społeczności energetycznych, w tym konkretnym przypadku spółdzielni energetycznych. To są takie lokalne inicjatywy, mające oczywiście pewne ograniczenia, bo tu mówimy o terenach wiejskich, wiejsko-miejskich, o ograniczeniach w postaci tej, że uczestnicy muszą zapewnić pewną wymaganą, minimalną strukturę wytwarzania u siebie, żeby z tej energii korzystać. Muszą być przyłączeni do odpowiednich sieci, czyli niskiego, średniego napięcia i oczywiście pewną liczebność. I spełniając te kryteria, które w szczegółach też na slajdzie są pokazane,
uzyskujemy scenariusz, w którym społeczność tych blisko 1000 członków staje się prosumentem i może korzystać z przywilejów, które ustawa określa. Po lewej stronie to jest ten, taka troszkę retrospekcja jednego ze slajdów pierwszych. W kolorze zielonym zaznaczyłem to, czego unikają członkowie spółdzielni, jeśli chodzi o koszty. Czyli to, co jest na zielono, to jest koszt uniknięty. I ten koszt uniknięty to jest mniej więcej od 15 do 35% z samego faktu przystąpienia do spółdzielni. Czy to jest kierunek, który w związku z tym będzie wdrażany i realizowany? Zdecydowanie tak. Uczestniczę w takich procesach, gdzie spółdzielnie tworzymy. Nieco większym, nieco szerszym, bardziej pojemnym pomysłem jest klaster energii. Tu cały czas czekamy niestety na redefinicję klastra, na zmiany ustawowe, które są zapowiedziane już rok temu, były zapowiedziane, cały czas na nie czekamy. Tu również ma się pojawić pewien katalog korzyści, który sprawi, że nam przedsiębiorcom, nam zwykłym uczestnikom rynku będzie się opłacało do takich struktur przystąpić. Jak wygląda jeszcze katalog korzyści? Wyobraźmy sobie sytuację taką, gdzie przychodzi inwestor i to jest sytuacja z listopada ubiegłego roku i wygrywa aukcję ogłoszoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na budowę źródła wytwórczego i dostaje cenę gwarantowaną 278 zł indeksowaną inflacyjnie. I to jest cena, po której przedsiębiorcy wygrywali aukcję w zeszłym roku. W tym momencie mamy sytuację taką, że cena jest na rynku hurtowym 1430 zł. Cena cennikowa u sprzedawców, przetwórców w przemyśle, w usługach jest na poziomie 2200 zł. W związku z tym w sposób naturalny widać spread między tymi cenami i ten tort do podziału. Jak ten podział będzie wyglądał, to oczywiście zależy od wytwórcy, od odbiorcy, którzy w formule tak zwanej PPA są w stanie, i te procesy się dzieją, też mam przyjemność w takich procesach uczestniczyć, realizują te korzyści. To jest zmiana paradygmatu rynku, bo idziemy w stronę, w której spółki obrotu nie, czy nasi sprzedawcy aktualnie nie będą potrzebni w takim wymiarze, jaki znamy i rozumiemy. Inny przykład zmiany paradygmatu, powstają platformy, których rolą będzie parowanie stron wytwórców i odbiorców i wprowadzanie mechanizmów sprzedaży energii w takich modelach peer-to-peerowych, modelu sprzedaży sąsiedzkiej. To oczywiście jest proces, który potrwa, to za pół roku się to wszystko nie wydarzy, ale jesteśmy w transformacji, która w tą stronę zmierza. Dlaczego należy wierzyć, że odejście od węgla i właśnie ten kierunek transformacji jest racjonalny i zasadny? Dlatego, że obserwując to, co się dzieje w sektorze technologicznym, wytwórczym, mamy spadki, tu jest akurat LCOI, czyli taki koszt energii elektrycznej od momentu wytworzenia do momentu likwidacji danego typu źródła dla elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Ten koszt inwestycyjny będzie maleć, w związku z tym potrzeby inwestycyjne będą się coraz szersze pojawiać. Czy warto realizować marzenia, czy nie warto? Trochę w opozycji do tego cytatu chciałem pokazać Państwu slajd praktycznie finalny, ilustrujący korzyści z powołania spółdzielni energetycznej i to, że się marzenia jednak w sposób namacalny na liczby przekładają. Wyobraźmy sobie sytuację taką z życia wziętą, bo to jest na danych rzeczywistych przykład analityczny przygotowany. Mamy 11 odbiorców, z czego 4 z nich to są zakłady przetwórstwa spożywczego, pozostali to są rolnicy. I tych 11 podmiotów ponosi jakiś koszt energii elektrycznej na dzień dzisiejszy, po prostu nie przystępując do żadnej społeczności. To jest koszt na poziomie 22 milionów złotych za tą energię skonsumowaną, jednostkowo 2300 zł. I teraz podejmują działanie w pierwszym kroku polegające na tym, stanę się prosumentem, czyli wybuduję źródło, będę niezależny energetycznie. W sposób naturalny z tego właśnie faktu bycia prosumentem korzyść na poziomie 78%, bo cena energii spadana do 504 zł. Idąc krok dalej, tworząc spółdzielnię energetyczną, mamy dodatkowy 17% uzysk i 416 zł jako cenę jednostkową. Kto nie skorzysta z takiego rozwiązania? Wydaje mi się, że pytanie zupełnie retoryczne. Każdy, widząc liczby i widząc, że te liczby w sposób trwały są z nami, te wysokie ceny na giełdzie, wysokie ceny w cennikach, pójdzie w kierunku budowy niezależności energetycznej. I kończąc i odwołując się do puenty pani prezes i do tej odwagi, nie czekajmy
realizujmy to w tej chwili, bo mamy tak naprawdę rok, przez to, że mamy różnego rodzaju tarcze i słony, mamy rok na to, żeby podjąć odpowiednie decyzje, zbudować niezależność, wejść w ten obszar transformacji w sposób taki bez zagrożeń, można powiedzieć. Bardzo dziękuję.